miałem czas, kiedy moje życie to była jedna długa impreza. Mm-hmm. I do tego stopnia, że musiałem zmieniać szkoły. Paulina była już w ciąży z Jankiem, to znów mój ojciec zmarł. Dużo się takich rzeczy działo, które gdzieś nas odciągały też, no, przesuwały to w czasie, ale wiedzieliśmy, że chcemy pójść do kościoła i ten ślub wziąć. Twoja ostatnia studyjna płyta była w 2017 roku. Wtedy też zmarł twój tata. Tak, on zaraz zmarł po tym, jak wydałem tą płytę i graliśmy, pamiętam, trasę, to ojciec zmarł. No. I zastanawiam się, czy może na tej płycie będzie jakaś piosenka dedykowana tacie. Generalnie wszystko, co robię w sensie muzycznym, to jest jemu dedykowane. Kontynuujemy nasz cykl dłuższych wywiadów w Wirtualnej Polsce i bardzo się cieszę, że w końcu udało mi się zaprosić na taką rozmowę Sebastiana Karpiela-Bułeckę. Bardzo ci dziękuję, Sebastian, że przyjąłeś to zaproszenie. Dziękujemy również Paulina, bo to też trochę jej pomoc była w tym, bo mimo że pracuję w mediach 6 lat i pracowałem przez 5 lat w innym miejscu, to zawsze wydawałeś mi się bardzo fascynującym człowiekiem. I zacznę bardzo nietypowo. Bardzo dziękuję. Zacznę nietypowo, Sebastian, ale podobno jednak ty jesteś trudnym rozmówcą. Jest taka opinia, gdzieś tam panuje. I czy ty byś się z tym zgodził? Nie, ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że jestem bardzo, może nie dobrym, ale że łatwym rozmówcą. I teraz 2 dni temu widziałem się z twoją żoną Pauliną na pokazie mody i właśnie mówiłem, że przychodzisz do mnie w piątek i mówię, weź tam mnie jakoś zareklamuj, żeby Sebastian przyszedł w dobrym humorze. Paulina do mnie powiedziała tak, on do ciebie przyjdzie w dobrym humorze, bo dzień wcześniej ma fantastyczny koncert Głosy Gór. I on zawsze wtedy, kiedy gra akurat z tej serii te koncerty, zawsze jest taki unoszony trochę na skrzydłach, bo bardzo ważna to jest dla niego seria koncertów. Także trochę od tego koncertu wczorajszego chcę zacząć. Dlaczego akurat ta seria Głosy Gór jest taka ważna dla ciebie? Po prostu to jest piękny koncert. Koncert dosyć ambitny, na którym pojawiają się dzieła wybitnych polskich kompozytorów, którzy czerpali inspirację z miejsca, z którego pochodzę, czyli z Podhala. Gramy tam utwory Karola Szymanowskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Wojciecha Kilara w świetnych aranżach, które zrobił Janek Smoczyński. Jest połączenie klasyki, jazzu, folkloru. Piękny projekt, który już 12 lat jest wystawiany w Teatrze Wielkim, w Operze Narodowej, z którego jestem dumny, dzięki któremu zjeździłem też kawał świata i zagrałem w salach, o których bym nigdy nie śmiał marzyć, choćby w Carnegie Hall. Więc no jest to coś, co naprawdę mnie buduje i kocham to grać. Bo ten repertuar podczas tego koncertu Głosy Gór, no jednak różni się w dosyć jaskrawy sposób od takich twoich zwykłych koncertów i Zakopower. Tak, na pewno, no jest to projekt bardziej klasyczny, tak, a natomiast to, co my gramy z Zakopowerem, no to jest muzyka bardziej rockowa, popowa, folkowa, nie wiem, każdy może to jakoś sobie tam nazwać, jak mu bardziej pasuje. To jest projekt kompletnie inny, odstający od tego, co robimy na co dzień, więc tym bardziej jest to dla mnie ważne, bo jest to ambitne muzycznie i też mnie rozwija jako muzykanta, jako wokalistę. Ty też bardzo dużo tam podczas tego koncertu grasz na różnego rodzaju instrumentach, prawda? Tak, gram na skrzypcach, gram na dudach podhalańskich. No, pokazujemy jakby ten rdzeń w tym koncercie. Tak? Używamy instrumentów, których dawno używało się na Podhalu. Gramy melodie tradycyjne, góralskie, które były inspiracją dla tych wielkich ludzi. Ale nie tylko, nie ograniczam się tylko do grania tam po góralsku, bo jest też dużo improwizacji, nawet można powiedzieć, że takiej jazzowej, więc no, tak jak już wspomniałem, jest to naprawdę bardzo, bardzo fajny projekt, piękny i polecam go wszystkim, żeby obejrzeli. I kiedyś powiedziałaś teraz o tym rdzeniu, od razu naturalnie słuchając ciebie, narodziło mi się w głowie pytanie, że kiedy cofniemy się do twoich lat dziecięcych, jakie są w ogóle twoje pierwsze wspomnienia ogólnie z muzyką? No jest to muzyka góralska na pewno, bo wśród takiej się głównie wychowywałem. Zresztą takie były też moje tradycje rodzinne, bo ojciec mój był skrzypkiem, mój brat jest muzykantem góralskim, multiinstrumentalistą w zasadzie, bo oprócz skrzypiec gra też na innych instrumentach. Mam tu na myśli instrumenty pasterskie choćby, więc ja byłem tym przesiągnięty od dziecka. Poza tym w ogóle muzyka góralska na Podhalu jest bardzo modna, to jest honor być muzykantem. Muzykant jest człowiekiem szanowanym, którego się podziwia, lubi, więc to też było kuszące dosyć. No ale myślę, że głównie zadecydowały tu geny, no po prostu miałem to we krwi, miałem to przekazane od ojca i ta miłość była taka wrodzona do tego. Kiedy słyszę o tym, o twojej wielkiej miłości do muzyki, praktycznie muzyka płynie w twojej krwi, znowu cofnę się do mojego jednego z ostatnich wywiadów z Pauliną, kiedy, uwaga, już 1,5 roku temu zadałem jej pytanie, że Sebastian bardzo dawno nie wypuszczał piosenek. Co było bardzo naturalne, bo po prostu była pandemia i dlatego wiem, że płyta, która teraz wyjdzie lada moment, zdaje się w październiku, tak? Koniec listopada. Bardzo duża jej część została nagrana już bardzo dawno temu. Teraz tak naprawdę tematem, dla którego się spotykamy, jest to, że teraz jako Zakopower wracacie. I słuchając tego cały czas, co mówiłeś, bo od ostatniej płyty studyjnej minęło 5 lat. Czy dla ciebie ten okres 2-letni był ogólnie jako dla muzyka trudny? Wiedząc, że te piosenki masz gotowe, ale że nie możesz jeszcze ich wypuścić? I tak i nie. Był to okres, dzięki któremu mogłem trochę odpocząć od grania, bo my, mimo tego, że te płyty dosyć często nowe u nas się nie pojawiają, to my jednak dużo koncertujemy, gramy. I gdzieś tam byłem troszkę tym zmęczony, więc to był czas takiego odpoczynku i też możliwości pobycia z rodziną, z dziećmi. Oczywiście nie zawsze to było, nie zawsze było lekko, łatwo i przyjemnie, ale mimo wszystko z perspektywy doceniam ten czas, bo wiele mnie nauczył. Oczywiście jak już 2 lata minęły, to zaczęło mi to dosyć mocno doskwierać, bo jednak ta przerwa była zbyt długa i brakowało mi grania, tak? Każdy muzykant, czy wokalista, artysta musi gdzieś wyrzucić z siebie emocje, które się w ciągu jego życia zbierają, a mi przez te 2 lata tych emocji się uzbierało dosyć dużo. Nie miałem takiego miejsca, gdzie bym mógł to wszystko z siebie wyrzucić. Szukałem jakichś substytutów, czegoś, co to zastąpi. No to nie wiem, dużo jeździłem na nartach, dużo uprawiałem sportu i tak dalej, ale mimo wszystko to nie było to. Więc mogę powiedzieć, że ten czas był i dobry, i trudny. Jeżeli chodzi o naszą płytę, która rzekomo była gotowa. Tak, rzeczywiście, tak było i byliśmy przygotowani, żeby ją wydać przed pandemią. I wtedy to już by była przerwa rzeczywiście między jedną a drugą płytą 4 lata. Ta pandemia dołożyła 2, więc się zrobiło 6. To jest już dosyć długo. Więc powiem szczerze, że teraz obudziłem się trochę w innej rzeczywistości, mierząc się znowu z tym, że chcę wpuścić na rynek nowy materiał. Okazało się, że przez te 6 lat wiele się zmieniło i sposób promowania muzyki. Pojawiło się wiele nowych kapel, nowych zespołów, nowych artystów bardzo dobrych, którzy gdzieś zagospodarowali rynek. Więc w tej chwili sam powrót jest dosyć dużym wyzwaniem i jakby przypomnienie o sobie ludziom jest no, takim trudnym zadaniem dla nas. Muzyka się promuje w tej chwili głównie w internecie, wpuszcza się piosenki w streamingi, nie tak jak kiedyś, że wydawało się singla, potem ten singiel wędrował do stacji radiowych, one to gdzieś tam rozgrywały i wychodziła cała płyta. W tej chwili tych singli prezentuje się kilka nawet. No, są artyści, którzy całe płyty singlują, więc jak ukazuje się już cała płyta, to odbiorcy znają tak naprawdę wszystko, co na niej jest od miesięcy, tak, więc no, to jest kompletnie inna rzecz. To, że jeszcze te streamingi się pojawiły, umożliwia tak naprawdę to, że nie trzeba wydawać całych płyt, bo można od czasu do czasu wrzucić w ten streaming jedną piosenkę. Jeżeli ona jest dobrze odbierana, to ona tak naprawdę nakręca popyt na danego artystę, tak? Że ludzie chcą tego słuchać, przez to organizatorzy zapraszają tego artystę na koncerty i tak dalej, więc ta zmiana jest dosyć duża i taka dla mnie nawet, rzekłbym, drastyczna. Ale rozumiem, że że jesteś tradycjonalistą, jednak ten fizyczny album jako całość takiego materiału, na którym pracowałeś, jednak to jest dla ciebie ważne, żeby wydać całą płytę. Tak, i ja szczerze mówiąc ubolewam nad tym, że to w tej chwili tak wygląda, jak wygląda, że już nie ma tej płyty tak fizycznie jak kiedyś, tak? No ona jest gdzieś tam, w Empiku się pojawia, ale ludzie już nie kupują płyt. Te streamingi mocno rozleniwiły ludzi, no bo rzeczywiście jest to wygodne, siedzisz na kanapie, możesz sobie to, dwa kliknięcia jesteś, słuchasz tego, co chcesz. Natomiast gdzieś zgubił się przez to ten romantyzm wydawania płyt. Ta płyta to też jest taka książka tak naprawdę. Te piosenki nie są przypadkowo ułożone w takiej, a nie innej kolejności. To są tak jak rozdziały w książce. Tak? Wyrwanie tej piosenki z kontekstu jest trochę no, takim krzywdzące, może to, takie psujące to wszystko. Tak? I nad tym ubolewam. No, są w tej chwili artyści, którzy mogą sobie na to pozwolić i na przykład wymagają od tych streamingowych wydawców, żeby ich piosenki nie pojawiały się w jakichś innych składankach. Tak? Mam tu na myśli Adele, która coś takiego zrobiła, ale to tylko ona może sobie na to pozwolić. Więc no, jest to dosyć trudne, inne. Z jednej strony wygodniejsze, z drugiej strony żałuję tego, że tak jest, no ale też takie jest życie. No, świat się rozwija, idzie do przodu, zmieniają się sposoby życia, promowania muzyki, tudzież innych rzeczy i musimy się po prostu do tego przystosować. A czy ten kształt płyty, która była gotowa na wydanie przed pandemią, jednak ewoluował trochę przez te 2 lata? Czy coś się zmieniło od początku jego zamysłu? Czy ta płyta ma inny kształt trochę teraz? Nie, tak naprawdę? Nie, nic się nie zmieniło. To zostało tak, jak wtedy już było wymyślone i może tam jakieś lekkie korekty w tekstach się pojawiły, natomiast nie ma jakiejś zmiany. Ta płyta, uważam, jest bardzo ciekawa, fajna, jest etniczna, jest w niej dużo miejsca, z którego pochodzimy, tak, jest w niej dużo gór, jest góralszczyzna, słychać, że to jest zespół, który pochodzi stamtąd, więc trzymamy się tego, co kiedyś sobie już założyliśmy na samym początku, więc myślę, że ludzie nie będą rozczarowani, mam taką nadzieję. Paulina też mi powiedziała, że to jest płyta bardzo dojrzała, że zawsze chciałaś taką dojrzałą płytę zrobić. Czy ona jest dojrzała? Myślę, że muzycznie bardziej wyrafinowaną płytą była płyta Drugie Pół, która nagrana była z orkiestrą i rzeczywiście te aranże tam były mocno rozbudowane i sama konstrukcja piosenek była dosyć skomplikowana. Te piosenki są łatwiejsze. Ona bardziej w klimacie mi przypomina jednak płytę BOSO z 2008 roku. No to już była chyba 3. nasza płyta. Ale taką pierwszą rzeczywiście, o której było głośno, no bo jednak ta piosenka odniosła duży sukces, tak? Grały ją prawie wszystkie rozgłośnie radiowe, więc ona bardziej mi się wydaje jest w tym klimacie. I jestem z niej absolutnie zadowolony. Zadam Ci pytania, tylko tak Cię zostawię z refleksją. Naprawdę, jak usłyszałem, na Spotify jest coś takiego jak New Music Friday, że wychodzą nowe piosenki. I pamiętam, że patrzę sobie na tą listę i mówię, to mnie interesuje, to. I zobaczyłem, że wyszła nowa piosenka Zakopower. I powiem Ci, że naprawdę piosenka Chwila zrobiła na mnie duże wrażenie. Tak, ale też musisz wiedzieć, że to jest remix piosenki, która tak naprawdę w oryginale na płycie ma 4 minuty, ma duże solo skrzypiec i brzmi kompletnie inaczej. Taki zabieg trochę, może trochę prowokacja, bo ta piosenka jest ewidentnie w stylu lat 80. Jest zrobiona i skrojona też pod to, żeby pociągnąć tą płytę trochę, żeby znaleźć innego odbiorcę, żeby dotrzeć do szerszej grupy ludzi. Myśmy przeanalizowali, co gra się w tej chwili w radiach, jakie są trendy w muzyce i doszliśmy do wniosku, że musimy zrobić piosenkę w takim klimacie, bo po prostu, no cóż, chcemy wrócić, chcemy dotrzeć do jak największej ilości ludzi i według mnie w tym momencie nie ma innej drogi. A kiedy cały czas w ogóle o tym streamingu też sobie rozmawiam, ty jesteś w ogóle muzykiem i osobą, która tak zerka sobie faktycznie, co jest teraz na tych najpopularniejszych playlistach streamingowych. Powiedzmy, znasz twórczość Sanach taką no bo ona jest teraz taką największą jakby muzycznie gwiazdą w Polsce. Tak, ja jakby wydając tą płytę przygotowałem się do tego i przesłałem sobie wszystkich topowych artystów w tej chwili w kraju. Zobaczyłem, w jaki sposób grają, jak brzmią, w jakich obszarach muzycznych się poruszają, w jakich brzmieniach, więc przesłałem. Ja też, szczerze mówiąc, nie gustuję w popowej muzyce i nie słucham jej. Głównie słucham tak naprawdę jazzu, bo ta muzyka mnie fascynuje i też mocno mnie inspiruje i rozwija mnie jako skrzypka, więc to mnie kręci, tak? Muzyki popowej czy tam rockowej słucham po prostu z ciekawości, po to też, żeby być na bieżąco. Gdzieś na końcu teraz już o piosence Chwila trochę porozmawialiśmy, ale też pierwsza piosenka, Widzialne i Niewidzialne, no powiem Ci, że jak na taki comeback single, to taka bardzo nieoczywista jest. Tak, i to taki numer jest, mi się wydaje, że on, no dla mnie on nie jest trudny, ale być może dla ludzi jest rzeczywiście zaskakujący i taki trochę, no, nie wiem, czy ludzie się spodziewali, że my możemy zagrać w takim klimacie, bo on jest bardzo w takim afrykańskim nurcie etnicznym zrobiony, takim, on mi się kojarzy z jakimiś festiwalami typu, nie wiem, Glastonbury czy jakimiś innymi takimi, bo zresztą podobną muzykę tam słyszę i też gdzieś myśląc o nowej płycie bardzo chciałem, żeby tego typu utwór pojawił się na tej płycie. On jest mocno inspirowany zespołem GOAT, jest taki, zespół grający taki właśnie lekko folkujący i myśmy się głównie tym inspirowali. Skomponował go mój kolega Mateusz Pospieszalski. Jestem bardzo zadowolony z tej piosenki i dumny. Uważam, że naprawdę to muzycznie jest solidny numer. A jak te nowe numery już, tak w cudzysłowie mówiąc, siadają na koncertach? Już mieliście w ogóle okazję rozegrać trochę? My gramy. No, na razie gramy tylko to, co wyszło, bo nie chcemy też zdradzać, co jest dalej. W tej chwili szykujemy już kolejnego singla, który pewnie końcem października się pojawi i no cóż, myślę, że jeszcze może po tym trzecim będzie czwarte, a potem już cała płyta, to też nam wszystko pokaże, jak to będzie szło. Bardzo ważnym elementem promocji płyty oczywiście są koncerty. Przez te 2 lata praktycznie tych koncertów nie grałeś. Ty jesteś zwierzęciem jednak mimo wszystko scenicznym. Czy ty bardzo na przykład teraz już tęsknisz za tym graniem plenerów? My gramy teraz dość dużo tych koncertów. Wróciliśmy i ja nie narzekam na brak pracy. Oczywiście jak jej nie ma, to mi ich bardzo brakuje, bo lubię być na scenie i to jest część mojego życia, ważna część. Poza tym każde granie koncertu dla muzykanta, muzyka to jest taka nagroda za tą pracę, ten czas spędzony w studiu, za to serce włożone w płytę. Jeżeli to się potem przekuwa na ilość granych koncertów, jeżeli na te koncerty przychodzą ludzie, no to jest to dla nas super nagroda, tak? Więc no jak tego nie ma, to gdzieś taki człowiek się czuje nie do końca spełniony. A jakiego typu muzykiem ty jesteś na koncertach? Że potrzebujesz ciszy przed wyjściem na scenę, czy jednak od razu przyjeżdżasz do danego obiektu, jesteś duszą towarzystwa dla każdego? To też zależy, co gram, bo jak gram koncert z Zakoperem, który gramy któryś raz z kolei, to lubię być z chłopakami i przed koncertem się pośmiać, pożartować. Oczywiście się rozegrać też, bo to ważne. A jak gram jakieś trudne rzeczy, to potrzebuję ciszy i trochę takiego skupienia się na tym, co mam zrobić, no bo się zawsze stresuję, żeby się nie pomylić, żeby to dobrze poszło, więc wtedy mi zdecydowanie jest potrzebna cisza i spokój. Czyli nawet przy takim doświadczeniu jeszcze, mimo że wciąż się stresujesz? Tak, ta trema towarzyszy i myślę, że to nie tylko mi, większość ludzi, którzy się parają tym, co ja, powiedzą ci to samo. I myślę, że większy kłopot jest wtedy, kiedy tej tremy nie ma, bo to już jest taka rutyna i to świadczy o tym, że kurczę, trzeba się wtedy trochę nad tym wszystkim zastanowić. A ta trema zawsze jest taka mobilizująca trochę, ona też pomaga człowiekowi się spiąć, czasem nawet sięgnąć po takie przestrzenie w sobie, które normalnie nie są dostępne, więc to jest fajne. A z Polski teraz też mi naszło takie pytanie, na przykład z którą kobietą chciałbyś zaśpiewać? No, zawsze marzyłem, żeby zaśpiewać z Kasią Nosowską i to się niebawem wydarzy. O proszę, na nowej płycie będzie duet? No nie chcę szerzej się wypowiadać w tym momencie na ten temat, ale raczej tak. No to, już teraz mam tyle pytań po prostu, no, ale wiem, że też nie możesz zdradzać niektórych rzeczy. Okej, będzie duet, ale też no nie chcę szerzej o tym mówić, bo chciałbym, żeby to było trochę w formie niespodzianki podane. Czyli rozumiem, że też ona jest jedną z takich twoich ulubionych po prostu piosenkarek w kraju. Tak, bardzo ją cenię i szanuję za to, jak wielką jest artystką, co udało się jej zrobić i zawsze ją podziwiam, więc tu pełen respekt do Kasi i cieszę się, że jeżeli mi się uda to marzenie zrealizować, to naprawdę będzie dla mnie wielka radość. A teraz sobie myślę, że ma to sens, bo jesteś chyba w jednej wytwórni z Kasią, prawda? Tak. Jak ci jest w ogóle tam w tym Kajaksie? No, bardzo dobrze, ja od lat z nimi współpracuję, od samego początku w zasadzie i znamy się już jak łyse konie, znamy swoje potrzeby nawzajem, wiemy, nie potrzebujemy zbyt dużo słów, żeby się porozumieć, to procentuje. Fajnie to jest też, że oni dają taką dużą wolność. No właśnie, tak, właśnie. Że nic nie narzucają, co ma być, jak ma być zrobione. Tak naprawdę dostają od nas gotowy materiał i jakby nie ingerują w to, jak powinniśmy zrobić. Oczywiście służą zawsze radom, ale nic na siłę, nie ma zmuszania do czegoś, a to jest bardzo ważne, no bo wolność taka dla artysty, myślę, jest no, istotna, ważna. A kiedy w ogóle, Sebastian, ci się najlepiej komponuje? Ty jesteś takim nocną osobą? Wiesz, ja nie jestem kompozytorem. Ja nie mam jakichś wielkiej ilości kompozycji. Głównym kompozytorem, który dla nas, z nami stworzy, jest Mateusz Pospieszalski. Oczywiście czasem coś tam zrobimy też zespołowo i to są raczej współkompozycje. Głównie ja zajmuję się, jeżeli już chodzi o jakieś twórcze rzeczy, to pisaniem tekstów z moim przyjacielem z zespołu Bartkiem Kudasikiem, więc na tym jestem bardziej skupiony. Oczywiście jak mi przychodzi do głowy coś w jakimś takim kontekście, nie wiem, wymyślenia melodii, to robię, ale też nie mam takiej bazy do komponowania, bo ja nigdy nie byłem w szkole muzycznej, nigdy nie poznałem harmonii dobrze, nie grałem na żadnym instrumencie takim, nie wiem, choć grał na fortepianie, więc pewnie mi to było łatwiej wtedy robić, bo to dużo ułatwia. I teraz, kiedy tak naprawdę powiedziałaś o kręceniu filmu o Podhalu, oglądałem sobie teraz, przygotowując się do rozmowy z tobą, Kulisy Sławy Pauliny, gdzie opowiadała no i to już jest taki klasyk, chyba mi się wydaje, jak bardzo dzielicie życie między Warszawą a Podhale. I masz takie poczucie, że teraz jesteście bardziej już jednak mimo wszystko tutaj niż w górach? Ja nigdy nie będę bardziej tutaj niż w górach, bo moje serce jest tam i ja tam wyrosłem, tam się wychowałem i ja czuję, że tam jest moje miejsce na ziemi. Oczywiście tu jest rodzina, mamy dzieci, tu pracujemy, więc nasze życie się toczy tutaj, ale jak tylko jest chwila i czas, to ja jestem w Zakopanem i pewnie tak będzie. No. I teraz bardzo proste pytanie, ale to co tak naprawdę ci dają góry, kiedy jesteś zwrócony twarzą w ten piękny krajobraz? No, to miejsce mi daje takie poczucie wolności, uduchowia mnie mocno, bo góry takie są, każdy, kto w nich był, to wie, o czym mówię i potrzebuje tej przestrzeni do życia, tak? Potrzebuje takiego powiewu wolności. W mieście tego nie ma. W mieście często czuję się przytłoczony ruchem, budynkami wkoło, a tam czuję się człowiekiem wolnym, i to jest wpisane gdzieś w mój genotyp, bo jestem góralem, więc muszę tam być. No. Czyli rozumiem też, że powiedzmy też nie korzystasz z tak zwanych dobrodziejstw stolicy, że nie miałeś epizodu, że na przykład poszedłeś sobie z Pauliną do klubu. Nie, no zdarzało mi się i znów nie jest tak, że siedzę tylko w domu. Może nie jest to zbyt często, ale też od czasu do czasu uda się gdzieś wyjść. No, my też mamy małe dzieci, więc ktoś musi z nimi być, nie mamy niani. Głównie to Paulina gdzieś wychodzi, bo jest młodsza, ja już uchodziłem się dość po świecie, po różnych miejscach, nie mam aż takiej potrzeby, żeby gdzieś tam imprezować, bo naprawdę dużo tego było w moim życiu. I teraz, kiedy powiedziałeś właśnie, że Paulina często wychodzi, myślę sobie, bo ja pracuję w mediach 6 lat, że wy z Pauliną to chyba tylko raz tak naprawdę wyszliście razem na tak zwaną imprezę showbiznesową i... Tak, chyba raz to była premiera filmu, który produkował Piotr Starak, świętej pamięci. Bardzo możliwe, bo nie przypominam sobie, żeby gdziekolwiek jeszcze się pojawili. Ale to nie znaczy, że się nie pojawimy. Pewnie przyjdzie taki czas. Ale no, faktycznie myślę sobie tak o tym. No, jako dziennikarz showbiznesowy jestem na dużej ilości tych imprez showbiznesowych i tak naprawdę widziałem cię tylko raz wtedy. Tak, z czego wynika to, że to pewnie zaproszenia na pewno dostajesz? Pewnie tak. No wiesz, też to wynika z tego, że ja zwykle, kiedy jest impreza, czy weekend, czy coś, no to ja gram i mnie nie ma. A jak coś jest w tygodniu, no też Paulina chodzi na takie imprezy, no jakieś pokazy mody, ja wiem, czy ja... Czy mnie to interesuje? Chodzę tylko zawsze na pokazy Mariusza Przybylskiego, bo się gdzieś z nim tam dobrze znam, koleguję i on też mnie wspiera w jakichś tam moich sprawach, jeżeli chodzi o wizerunek czy ubieranie się. Więc, a to ciekawe, przepraszam, że ci przerwę, ale kiedy więc tak... tam idę i tyle. No. Bo no w tych wszystkich gazetach tak zwanych kolorowych bardzo często są takie rankingi najlepiej ubranych Polaków i ty tam, Sebastian, bardzo często się przewijasz tak naprawdę. Nie wiem, czy teraz, bo teraz mnie nigdzie nie było, ale był rzeczywiście taki czas, że gdzieś tam w tych rankingach byłem. dość wysoko, ale to nie jest moja zasługa, tylko i Sławka Blaszewskiego, z którym współpracowałem, i Mariusza, i dobrych ludzi w koło, którzy mi gdzieś tam podpowiadali. Czyli tak zwane właśnie takie imprezy typu pokaz mody to nie jest dla Ciebie, po prostu źle byś się tam czuł, czy no nie, to nie jest taki kontekst, w którym Ty jakby lubisz przebywać za bardzo? Nie no, jest to też forma sztuki, podziwiam to i doceniam absolutnie, ale jednak myślę, że Paulina bardziej tam pasuje niż, niż ja, i ją to bardziej interesuje, z kobietą, z oczywistych względów. To przed chwilą rozmawialiśmy o tych programach telewizyjnych, teraz sobie przypomniałem, że poszedłem do niej na ramówce TVN-u, gdzie właśnie ją poprosiłem, czy może się Ciebie zapytać, czy byś tutaj przyszedł, i zadałem jej pytanie też o program, i zadałem jej pytanie, czy ona chętnie by pojechała z Tobą na Azja Express. Nie, to by nie wyszło, bo byśmy się pokłócili już na lotnisku. Paulina ma mocny charakter, ona lubi decydować, ja też lubię decydować, więc często mamy jakieś tam spięcia, ale przez te lata też już trochę udało się nam wypracować w tym wszystkim kompromis. Natomiast w takim programie jak Azja Express jednak jest też duże napięcie takie emocjonalne, bo człowiek jest zmęczony, czasem tej cierpliwości brakuje, więc podejrzewam, że tam mogłoby się iskrzyć między nami. A fajnie w ogóle, że ty powiedziałeś teraz o tych mocnych charakterach. To jest bardziej taki wybuchowy, byś powiedział. Ma taki mocniejszy temperament. No bo... Zwykle tak było, że ja byłem bardziej wybuchowy, ale to też wynikało z tego, że robię takie, a nie inne rzeczy, że często jestem wystawiany na stres, na jakieś właśnie takie emocjonalne huśtawki przez to, że gram, tak? Ludzie często nie zdają sobie sprawy, ile nas to tak naprawdę kosztuje, że każde wyjście na scenę to jest stres, to są emocje, to jest taka naprawdę huśtawka, no. Ci, co twarci, to lepiej to znoszą, ci, co są mniej odporni, to rzeczywiście potrafi to człowieka bardzo rozstrajać. Więc zwykle ja byłem takim punktem zapalnym, ale i moja żona nigdy nie mogła tego zrozumieć, czemu jestem taki nerwowy i tak dalej. Dopóki sama nie zaczęła pracować w mediach i występować na żywo w telewizji, okazało się, że zacząłem łapać to samo, że też gdzieś to się tam odbija na niej. Ona oczywiście wychodzi i uśmiecha się, wszystko dobrze i zgadza się i pięknie to prowadzi, natomiast też ją to kosztuje dużo nerwów i przeżyć, więc... To się troszkę teraz wyrównało. Ja uważam, że Paulina jest świetna w Dzień Dobry TVN. Naprawdę to jest... I też lubię bardzo parę Agnieszki i Ewy, ale uważam, kiedy jest Paulina i Damian, to są jedne z moich ulubionych wydań, bo po prostu bardzo dobrze mnie to jakby tak pozytywnie budzi i nastraja. O to w tym wszystkim chodzi. Ale tak jak mówię, to nie znaczy, że to nie jest dla niej stresujące. Bo jest na pewno. A kiedy ona ci powiedziała po raz pierwszy, że będzie prowadzić Dzień Dobry TVN, to ją tak pchałeś do tego, że to jest świetna decyzja? Tak, ja chciałem, żeby to robiła, bo też wiedziałem, że chciałaby coś takiego robić i czułem, że będzie dobra w tym, bo, no bo przecież znam ją i że się w tym sprawdzi, więc absolutnie jej kibicowałem i dalej kibicuję i trzymam kciuki. Budzisz się z nią codziennie? Nie, no to się tak nie da, bo jak ona wstaje rano do pracy, to ja muszę być z dziećmi, muszę ich zaprowadzić do szkoły, przedszkola, więc no ja śpię wtedy z dziećmi, a ona gdzieś tam osobno też, żeby mogła wypocząć, żeby to wszystko miało sens. O której wstaje Paulina do Dzień Dobry TVN? Bo o 6:00. Po 6:00, a to i tak późno dosyć, nie? Bo wiem, że teraz Małgorzata Rozenek zaczęła prowadzić Dzień Dobry TVN, to o 4:00 Małgorzata. No być może Paulina sobie taki system założyła i to jej wystarczy na to, żeby się jakoś tam przygotowali. A teraz jeszcze wrócę trochę do tych trudnego charakteru. Ty masz taki, Sebastian, łatwy zapalnik, taki łatwo cię wyprowadzić z równowagi? Czasem tak, czasem nie. No, to zależy. Jak mam rzeczywiście coś takiego, że nie wiem, jakiś ważny koncert, do którego się przygotowuję i jestem cały czas w jakimś takim napięciu nerwowym, no to tak. A jak się nic nie dzieje, to potrafię dość długo wytrzymać. Ale to nie jest tak, powiedzmy, że latają talerze u was w domu. No nie, bez przesady, tak, nie. Też pamiętam jeden temat, który kiedyś zrobiłem z Pauliną, związany z górami. Powiemy też, jak bardzo ona się zakochała w górach, nawet w tym materiale w uwadze bardzo to podkreślała, że ona po kilku latach zaczęła zaciągać po góralsku już w końcu. No tak, bo rzeczywiście jak się tam pojedzie i nagle wszyscy wokół ciebie mówią z takim, a nie innym akcentem albo gwarą, to człowiek siłą rzeczy tego nabiera i to myślę większość ludzi tak ma, że zaczyna mówić tak, jak się mówi, na Podhalu, no, albo próbują, albo udają, albo po prostu robią to bezwiednie czasem. A myślisz, że ona w sercu czuje się góralką już? No nie wiem, też do niej pytanie, ale wątpię, żeby ona się czuła góralką. Przecież ona tu się uwielbiam tą jej stylizację, kiedy ona jest w tej góralskiej sukni. Bo ona wygląda bardzo ładnie w takich rzeczach, zresztą we wszystkich dobrze wygląda, ale rzeczywiście po góralsku jest jej ładnie i cóż, no ale jeszcze ubranie góralskie to nie wszystko, tak? Jednak myślę, że takie związki emocjonalne z miejscem to powoduje przede wszystkim to, jeżeli tam się wychowasz, urodzisz, przesiąkniesz tą kulturą. To też się ma w genach, więc no, to są takie pytania bardziej chyba jednak do niej, no, jak ona czuje. I teraz może takie, nie wiem, czy jakieś takiej granicy nie przekroczę, bo wiem też, jak ty bardzo lubisz tą sferę taką bardzo prywatną ochraniać, ale a dzieci twoje też już widzisz, że one tak, tą gwara też już tak im wchodzi powoli? Tak, no my jak tam jedziemy, to oni przyjeżdżają do Warszawy i nie wiem, idzie Jędrek do przedszkola, to mówi pani, że musi ubrać bacioki, a nie kalosze na przykład. Czy też czasem używają jakichś góralskich słów, więc to jest zupełnie normalne. Oczywiście potem, jak dłużej są w Warszawie, to znów to im przechodzi, ale te powroty za każdym razem są takie, że jakieś gwarowe słowo przywożą. No. A dla ciebie to jest ważne, żeby twoje dzieci miały bardzo duży kontakt z tymi górami? Tak, to jest dla mnie bardzo ważne i też jeśli mogę zapytać, jak często w ogóle tam jeździcie? Ja ich wożę tam jak najczęściej się da i spędzam z nimi tam jak najwięcej czasu. No nie powiem ci, że jeździmy co tydzień, bo czasem jedziemy co 3 dni, a czasem co 2 tygodnie, a czasem mnie tam nie ma miesiąc, ale jak tylko się da, jest na to przestrzeń czasu i tam wiozę i chcę, żeby przesiąkali tamtą kulturą, tamtą tradycją, przywiązaniem do korzeni, bo uważam, że to są rzeczy, które mi bardzo w życiu pomogły i które mi mocno zbudowały. Wiem, jaką to ma wartość, więc chciałbym, żeby oni w ten sposób mieli. I czujesz, że kochają i Jędrek, i Tosia? Tak, absolutnie. Dobrze im tam jest, lubią tam być i czuję, że są też związani z tym miejscem. I tak jak mówię, jak to jest takie przysłowie, że genu nie wydłubiesz, to się ma w sobie po prostu. I myślę, nawet jakby byli wychowywani w tej Warszawie, to w pewnym momencie by przyszedł taki czas, że tam by ich pociągnęło. Ale ja, tak jak mówię, staram się, żeby tam byli jak najczęściej, żeby to było ich miejsce też na ziemi. Bo to też chyba jest tak, że dzieci, które są wychowywane, mają bardzo bliski kontakt z naturą i ze zwierzętami. No jakkolwiek teraz to, ale po prostu większy procent z nich potem wyrośnie po prostu na ludzi, którzy mają dobre serce. Oczywiście przyroda i otoczenie kształtuje człowieka. No, góry na pewno mają duży wpływ na wrażliwość, na postrzeganie świata, na przeżywanie, więc to jest dobre miejsce do wychowywania dzieci. Też to poczucie wolności takie, że wychodzisz z domu i biegniesz przed siebie, nie ma płotu, nie ma drogi, nikt cię nie okrzyczy, że jesteś nie w tym miejscu, w którym powinieneś być. To jest super. Ja też patrzę, jak oni są tam aktywni fizycznie, dokładnie tak jak ja, jak byłem mały. Tam nie ma siedzenia, jak jesteśmy w Zakopanem, przed telewizorem albo na tym iPadzie, tylko oni są cały czas na polu, jak my to mówimy, gonią po lesie z kuzynami, bawią się. Ja nie mam dzieci tam tak naprawdę. To jest super, bo to jest też korzystne dla ich zdrowia i fizycznego, i psychicznego. Ty powiedziałaś o aktywności fizycznej, że pandemia, teraz też wrócę do tego, co powiedziałeś, że dzięki pandemii mogłeś rozwijać pasję do nart. I teraz mi też przyszło to pytanie do głowy, czyli rozumiem, że ty źle jeździłeś na nartach, będąc góralem? Nie, może nie o to chodzi, że źle jeździłem na nartach, ale zacząłem po prostu to doskonalić. Zacząłem chodzić na treningi z moimi kolegami, którzy takowe prowadzą i zacząłem jeździć na tyczkach, uczyć się tego. Po prostu miałem czas, żeby w końcu spełnić jakieś tam swoje marzenie, bo ja zawsze jako młody chłopak chciałem uprawiać sport, ale przez chwilę próbowałem być skoczkiem narciarskim, natomiast te narty były dla mnie zawsze czymś takim, co mnie pociągało, czymś pięknym, tak? Marzyłem o tym, żeby być narciarzem, ale nie było kogoś, kto by mnie popchnął w tamtą stronę, czy pociągnął, zapisał do klubów, więc no, teraz już będąc człowiekiem starszym, próbuję spełniać te swoje marzenia z dzieciństwa i ta pandemia mi to umożliwiła, właśnie da mi na to przestrzeń i czas. Czyli też bardzo naturalnie u mnie teraz w głowie powstaje taka teza, że jednym z twoich największych idoli był Adam Małysz. No tak, to myślę, że w tym kraju nie było człowieka, który by Małysza nie podziwiał, bo to było coś absolutnie fenomenalnego. A jeździłeś czasami go oglądać? Z polskimi skokami. Jeździłem, ale głównie byłem w Zakopanem na zawodach, bo to był wtedy absolutny szał i wszyscy szli pod skocznie, żeby kibicować Adamowi. Zresztą kibicuję do tej pory skoczkom narciarskim, jestem wielkim fanem skoków. Oglądasz każdy jakby turniej? Oglądam, ja to mam do tego stopnia, że oglądam pierwsze główne zawody, a potem sobie jeszcze obejrzę ze dwie powtórki. No to już faktycznie tak. Choć wiem, że i tak to wygrał, ale lubię to. No po prostu może dla niektórych wydawać się to, że to jest nudny sport, ale dla mnie jest piękny i bardzo taki romantyczny. I często też jak były popołudnia, mam włączony telewizor i tak czasami sobie skaczę po kanałach. Też świetnie wypadłeś w ogóle w roli komentatora w ostatnim. No bardzo dziękuję, nie wiem, bo ja też nie mam do tego dystansu, natomiast to była fajna przygoda. Ale z wielką pasją pamiętam, jak opowiadałeś o tym. Mogłem się zmierzyć z czymś takim, kompletnie nowe wyzwanie, więc cóż, no, mam nadzieję, że jeszcze coś pokomentuję kiedyś. A jak ze snowboardem, Sebastian? Na snowboardzie próbowałem jeździć, uczyła mnie nawet swego czasu nasza olimpijka Jagna Marczułajci, za 3 razy byłem. Nauczyłem się skręcać, ale jednak te narty mnie bardziej pociąga i bardziej mi odpowiadają. Na snowboardzie masz dwie nogi spięte razem, a tu masz osobno, więc to daje też większe poczucie wolności. Wy w ogóle macie, z tego tak jak obserwuję was na Insta, wy macie taką paczkę znajomych w ogóle, z którą też bardzo dużo sportu uprawiacie i tam jest między innymi też Agnieszka Woźniak-Starak, prawda? No tak, myśmy gdzieś wspólnie nawet wyjeżdżali na narty i było parę takich fajnych narciarskich wyjazdów, które razem mieliśmy. Bo teraz właśnie cofnę się do tej ukrytej gry, bo wiem, że też w tej ekipie, która była wtedy, właśnie był Piotr Woźniak-Starak i teraz na Netflixa niedawno weszła ukryta gra, nie wiem, czy tam włączyłeś sobie, ale teraz, kiedy już minęło 2 lata, jak patrzysz na ten film i to jakie takie uczucia w sercu? Ja widziałem ten film od początku, jak powstawał, bo Piotrek cały czas coś tam pokazywał, więc on bardzo to przeżywał, więc ja, wiesz, też jakby jak była premiera, to dokładnie wiedziałem, dokładnie, mniej więcej wiedziałem, co tam będzie. No nie wiem, szczerze mówiąc, musiałbym teraz zobaczyć to tak po przerwie, żeby to jakoś ocenić rzetelnie, ale to fajny i ciekawy film i myślę, że dosyć dobrze zrobiony. A kiedy zbliża się ta data rocznicy tragedii, zawsze masz taki moment zadumy odnośnie tego, że Piotra już nie ma? Myślę, że tak. No, wiem, każdy z nas, kto tam gdzieś był blisko Piotrka i spędzał z nim czas, myślę, ma taki moment. Że dlaczego, tak? I wielki żal gdzieś i szkoda, no ale cóż, takie jest życie. A jeszcze jest tak czasami, że Paulina i Agnieszka macie takie wspólne imprezy w górach, bo wiem, że Aga też, że Aga ma to samo chyba, co ty masz teraz, że ona też bardzo stara się odchodzić od stolicy i teraz tylko ty jesteś oczywiście, wiadomo, bardziej w górach, a Aga chyba teraz też te bardzo Mazury. Agnieszka jeździ na Mazury i w góry, lubi chodzić na skiturach, lubi jeździć konno, więc pewnie te miejsca są dla niej takie dość istotne, ważne i tam lubi spędzać czas i super, bo uważam, że im więcej czasu spędzamy na łonie natury, tym lepiej dla nas, dla naszej psychiki. Poza tym im człowiek starszy, to bardziej szuka spokoju, ja to wiem po sobie. Człowiek naturalnie został stworzony do tego, żeby żyć na łonie przyrody, nie w mieście i to wychodzi, no, że tam się tak naprawdę czujemy najlepiej, tam odpoczywamy, więc każdemu z nas to polecam. To jeszcze jedno takie muzyczne pytanie mnie teraz naszło, słuchając tego, co mówić, właśnie, bo opowiadamy o tych otwartych przestrzeniach, o byciu z naturą i tak jak już wcześniej wspomniałem, ty jesteś królem jakby koncertów plenerowych. A ty na przykład dobrze się czujesz grać koncerty takie klubowe, zamknięte? Ale klubowe koncerty są najlepsze, bo koncert klubowy jest wyjątkowy przez to, że ludzie, cóż, no przychodzą na dany zespół, bo go lubią, kupują bilet, więc wiedzą, czego się spodziewać. Dla takich ludzi się gra super, bo tam nie ma przypadkowości, poza tym jest bliski kontakt z publicznością, co też jest fajne. Dlatego ja kocham grać koncerty klubowe i mam nadzieję, że jeszcze zagram kilka. Jest gdzieś tam na horyzoncie, w planach przy tej płycie? Tak, no na pewno zrobimy trasę. No, w tej chwili myśmy zaczęli to wszystko promować, więc to wymaga czasu. Zobaczmy, jak to się rozejdzie, jak zostanie przyjęte. No, na to, jak taka trasa będzie wyglądała, ma wpływ wiele czynników. Więc będziemy spokojnie to wszystko jakoś tam przygotowywać. I mam nadzieję, że uda się te nasze plany zrealizować. Bo wiesz, dlaczego zapytałem? Bo ja bardzo chętnie bym przyszedł na twój klubowy koncert, a teraz Natalka Schroeder też jest chyba u was w wytwórni w Kajaksie. Tak, jest, i ona jest na scenie 10 lat. I pamiętam, teraz dała niedawno post, że po 10 latach spełnia się jej największe marzenie związane z karierą. Że w końcu wyrusza w swoją pierwszą trasę klubową, że marzyła o tym całe życie, bo wiedziała, że kiedy gra plenery, no to ludzie tam są i albo zdają sobie sprawę, kto gra, albo nie zdają sobie sprawy między piwem a czymś tam. A tutaj jednak bardzo się cieszy, że ta trasa powstaje i ludzie faktycznie kupią bilety, bo wiedzą, że idą na jej koncerty. I wy właśnie tak odnosząc się do tej Natalki Schroeder, że tej trasy klubowej to też już trochę nie graliście, prawda? Dlatego chyba to też byłoby takie spełnienie marzeń, jeszcze zagrać premierowy materiał. Tak naprawdę, jeżeli popatrzę na to, co zrobiłem do tej pory, gdzie zagrałem, to mogę powiedzieć, że jestem spełniony, bo grałem trasy klubowe duże, grałem w filharmoniach, duże koncerty i grałem plenery, więc wszystkiego spróbowałem. Na pewno chętnie bym wrócił do grania w klubie, bo tak jak mówię, no, to jest to przyjemne doświadczenie, ale zobaczę, jak to się wszystko po prostu potoczy i mam nadzieję, że uda się nam zagrać i w klubach, i może w filharmoniach z jakim jeszcze repertuarem, takim bardziej klasycznym, no czas pokaże. Ale plany są, rozumiem. Nie, no tak, no. Wiadomo, no po to się tą muzykę wydaje, jak już wcześniej powiedziałem, żeby spotykać się z ludźmi, przed ludźmi występować, więc każdy z artystów do tego dąży, żeby grać w takich miejscach. No to co mówię, no ja miałem to szczęście, że mi się to wiele rzeczy udało zrealizować i posmakować wielu rzeczy, tak? Występów naprawdę w różnych, czasem wyjątkowych miejscach. No, udało mi się też dużo pojeździć za granicą z naszą muzyką. Byliśmy przecież w Indiach, w Chinach na trasie, więc to naprawdę były piękne, egzotyczne przygody i tak jak mówię, no, gdzieś tam czuję się w jakiś sposób spełniony, ale też nie to, że całkiem nasycony, tak, bo chciałbym więcej. No. Chcę grać, chcę jeździć, chcę spotykać się z ludźmi i to jest też jakiś sens mojego bycia muzykantem. No. I faktycznie chyba te koncerty dla Polonii też się cechują takimi zupełnie innymi emocjami, wiem, że akurat wy macie dużo fanów za granicą. No tak, no wiesz, głównie dla Polonii to się gra w Ameryce tak naprawdę, bo tam jest dosyć dużo, czy w Anglii, ale dla mnie właśnie największym wyzwaniem było granie raczej przed ludźmi, którzy nie mówią po polsku, tak? Są w ogóle z innej kultury, tak jak Chińczycy, no, którzy nie rozumieją, o czym ty śpiewasz. Jedyne, co mogą wziąć od ciebie, to energię jakąś muzyczną. I to był sprawdzian dla mnie, to mnie kręciło i to było super doświadczenie. A jak w ogóle doszło do tych koncertów w Chinach? To jest akurat bardzo ciekawe. Po prostu nas zaprosili tam i pojechaliśmy pamiętam na jakiś festiwal, ale potem zagraliśmy jeszcze całą trasę po takich miastach naprawdę chińskich, gdzie biały człowiek był atrakcją. No, tego stopnia, że jak wchodziliśmy gdzieś do knajpy z moim kolegą, operatorem, reżyserem Bartkiem Prokopowiczem, zamawialiśmy coś do picia, to nie brali od nas pieniędzy, bo cieszyli się, że biały człowiek tam wszedł, tylko robili sobie z nami zdjęcia. To było takie, wiesz, no, kompletnie egzotyczne spotkanie. No. Wy też macie taką muzykę, którą można określić po prostu jako nośną, czyli rozumiem, że no, tutaj mimo, że była bariera językowa, ale że potrafiliście porwać ten... Tak, ale to też zależy od ludzi, wiesz, jednak ja byłem mocno zaskoczony Chińczykami. Generalnie są bardzo dobrze wyedukowani też muzycznie, bo tam myśmy prowadzili warsztaty, to ja nie spotkałem Tamczyka, który by nie miał słuchu. To było dla mnie wielkim zaskoczeniem. Więc oni też, granie dla takich ludzi jest myślę, gdzieś tam łatwiejsze, no, że oni wyłapują niuanse. I generalnie ta publiczność chińska reagowała w takich momentach na koncercie, w których ja chciałem, żeby reagowała. Tak. To było niezwykłe. Jakichś takich energetycznie mocnych, czy na solówkach, czy na takich, wiesz, rzeczach, gdzie czasem ciężko od ludzi w Polsce wydobyć to, co tam się nam udawało wydobyć od publiczności. To było super doświadczenie. Pamiętam, że wtedy nawet nauczyliśmy się śpiewać boso po chińsku i to było w ogóle fajne i ci Chińczycy się strasznie z tego cieszyli. Zawsze, Sebastian, jak zapraszam sobie tutaj gościa na taki, powiedzmy, właśnie dłuższy wywiad, to staram się, żeby oczywiście rozmowy o bieżących projektach, o których rozmawiamy, żeby jednak osoba, która ogląda taki materiał, też mogła się dowiedzieć czegoś nowego o sobie, czego wcześniej nie wiedziała. Ty dosyć rzadko udzielasz wywiadów, tak decydujesz. No wiesz, ja udzielam wywiadów wtedy, kiedy mam o czym mówić. Tak. Bo co, no nie będę gadał na czym się nie znam, albo wiesz, no, głównie staram się mówić o tym, co planuję, czy jakie mam. Ty w ogóle jesteś taką osobą plany. Też, która jak już się decyduje na taki dłuższy wywiad, uwaga, prasowy, to raczej wiem, że ty bardzo lubiłeś udzielić jednego na pół roku czy na rok i to do takiego magazynu to był twój styl właśnie. Bo tak było kiedyś rzeczywiście, że udzielałem wywiadów do różnych gazet, ale głównie to się działo wtedy, kiedy była promocja płyty, tak. kiedy wychodził jakiś nasz nowy materiał. Myślę, że sporadycznie to się działo pomiędzy. I taki temat, który sobie wymyśliłem, czego nie wiem ja o tobie. Czy ty w czasach swojej młodzieńczości byłeś właśnie imprezowiczem? Masz taki okres imprezowy za sobą? Ja grałem od 14 roku życia, tak już można rzec profesjonalnie, bo zacząłem zarabiać na muzyce. Głównie na Podhalu grało się w knajpach, więc siłą rzeczy to się wiązało z różnymi zagrożeniami, no takimi wiadomo jakimi. Nie? Więc no ja miałem czas, kiedy moje życie to była jedna długa impreza i do tego stopnia, że musiałem zmieniać szkoły, ale to też to imprezowanie głównie było związane z moją pasją, czyli z graniem. To nie było tak, że ja po prostu szedłem na dyskotekę i bawiłem się, tylko to wszystko było połączone z tym, że ja po prostu występowałem, grałem, tak? I się gdzieś tam w tym zatracałem. No my po takim podstawowym graniu gdzieś w knajpie, które było zaplanowane na 4 godziny, potrafiliśmy zostać jeszcze 7 i grać do 6 rano, tak? Bo przyszli następni koledzy, robił się dżem i tak dalej. No i na tym to wszystko polegało. Zwłaszcza, że no faktycznie ja w górach jestem powiedzmy raz na rok i jednak ta kultura tej muzyki na żywo w knajpach góralskich to jest takie zupełnie inne doświadczenie i to jest takie bardzo w górach zwykłe, normalne tak naprawdę, prawda? Dobrze w ogóle ty kojarzysz ten czas właśnie grania w restauracjach? Wiesz, wtedy to było trochę inaczej niż teraz, bo to były początki. Zmienił się ustrój, w Polsce zaczęły powstawać knajpy prywatne i w tych knajpach się zaczęła pojawiać muzyka góralska. Tych kapel nie było zbyt dużo. W większości, gdzie nie wszedłeś, przepraszam, to granie było na poziomie. Teraz rzeczywiście troszkę się to zdewaluowało i tych muzykantów jest tyle i nie wszyscy grają tak naprawdę dla mnie to, co powinno się grać, czyli nie bazują na muzyce góralskiej, a grają jakieś po prostu przeboje, standardy, oczy zielone i tak dalej, ubrani w góralskie portki ze skrzypcami, co jest trochę takie, no, nie tak to powinno według mnie wyglądać, ale okej, to jest ich sprawa, więc to był taki czas dla mnie wyjątkowy i fajny, no, który wspominam z sentymentem i wiem, że też on miał wartość taką swoją. No w sumie to można powiedzieć, że były takie twoje początki, jeśli chodzi o granie dla kogoś, rozumiem, tak? No tak, wiesz, zanim zacząłem grać w ten sposób, czyli knajpy, wesela i tak dalej, to wcześniej byłem w ludowych zespołach folklorystycznych, dużych, 30-osobowych, z którymi też zjeździliśmy kawał świata. Pierwsze to były zespół w szkole podstawowej, potem jak poszedłem do budowlanki, to był zespół Budorze, potem byłem w zespole imienia Klimka Bachledy, takim też znanym folklorystycznym zespole na Podhalu, więc to były początki, tak? To były te pierwsze wystąpienia publiczne, a potem jako już kapela Sebastiana Karpiela-Bułecki funkcjonowałem zupełnie w jakichś tam innych miejscach i przestrzeniach. A kiedy ty słyszysz taką tezę, która jest jedną z najpopularniejszych tez odnośnie mieszkania w górach, że bardzo, wiesz co chcę powiedzieć już w tym momencie? Nie, no nie mów. Że górale dużo piją. Wiesz co, ja wiem czy dużo, no ja byłem w różnych miejscach i wcale tak nie uważam, żeby na Podhalu się jakoś piło więcej niż nie wiem, w Warszawie, czy w Zamościu, czy gdziekolwiek indziej. No. Ja wiem, z czego to głównie wynika, bo bardziej te teorie powstają, są tworzone przez ludzi, którzy przyjeżdżają w Zakopane. Głównie to są turyści, którzy przyjeżdżają odpocząć. I rzeczywiście, jak jesteś na urlopie, no to tam, wiesz, możesz się wyluzować. Podobno Ja tego nie wiem, ale podobno, że w górach w ogóle super się pije, bo nie ma kaca i tak, tak dalej, i tak dalej. I wokół tego narosły takie mity. Skoro nam się tu tak fajnie pije, imprezuje, no to co dopiero ci górale tu tak. I tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to z tego głównie wynika. No. Ja znam dużo górali, którzy w ogóle nie piją, no i co? Więc to nie do końca chyba tak wygląda. No i też, że to kolejna teza, że górala to jest trudno przepić przez to, że no, śliwowice 70%. Przecież u nas się nigdy nie piło śliwowicy w Zakopanem. Śliwowica to jest gdzieś Łącko i tamte rejony bardziej w kierunku Sącza. W Zakopanem śliwki jak urosły, to były takie jak mały pasok. Nawet nie było z czego takiego napoju zrobić, więc nie ma to. To co u was się piło takiego? Wiesz, jak się popatrzy na wesela, no to głównie się, te góralskie wesela to była przepalanka, czyli taki, wiesz, o, to ja nie wiem nawet, co to jest. Przepalony cukier, taką wódkę się robiło na spirytusie i to głównie pamiętam z wesel, a jakichś takich tradycyjnych wyrobów alkoholowych to nie było. Ile taka przepalanka miała procent? Tak, normalnie 40. Bo gdzieś ostatnio też byłeś, nie wiem, też przy promocji już tego singla gdzieś byłeś i pamiętam, że właśnie mówiłeś o śliwowicy. No tak, ale śliwowice to pewnie, a to wiem, bo gdzieś w radiu byłem, ale to mnie zapytano o to. Tak. Ale chyba nie w kontekście tego, czy na Podhalu się dużo pije, czy mało. I pamiętam, że mi zadźwięczało w uszach, że powiedziałeś, że śliwowicy to trzeba umieć pić. No bo pewnie tak jest, jak to ma 70%, to jak nie umiesz tego pić i wypijesz tego za dużo albo nie wiem, no za szybko, to cię zmiecie. No. Tak, nie wiem, dlaczego akurat w tą stronę skręciliśmy, bo kiedy ja słyszę te tezy właśnie o alkoholu w kontekście gór, no to myślę sobie, że w takim każdym domu góralskim jest barek i właśnie tam są te wszystkie 70%, 80% trunki, które robią babki i to jest taka domena, czyli to jest absolutnie tak... Bzdura kompletna, nie. To teraz już tak trochę zawijając do końca, Sebastian, też taki wątek, który chciałem z tobą poruszyć i ty absolutnie nie masz problemu, żeby mówić na ten temat, to jest temat wiary. I jaki to był moment, w którym stwierdziłeś, że wiara jest jedną z nadrzędnych wartości, które pomagają ci iść przez życie? Wiesz, ja też wyrosłem w takim, a nie innym domu. No, w domu, w którym chodziło się do kościoła, w którym było się blisko Boga. Mnie wychowywała moja babcia, która była bardzo człowiekiem pobożnym, która zaprowadza mnie do kościoła, więc dla mnie to było wszystko bardzo naturalne i nie musiałem się nad tym zbytnio zastanawiać. Miałem ten luksus i to uważam to wielkie szczęście. I ta wiara też w życiu mi bardzo potem pomagała w różnych trudnych, kryzysowych momentach, że gdzieś miałem szansę się ze swoimi problemami do kogoś zwrócić. I komuś je zawierzyć. Wiem, że to mi no, dużo rzeczy ułatwiło i czasem mnie wyciągało naprawdę z takich opresji, takich dosyć poważnych. Sam mówiłeś w wielu wywiadach, też nie bałeś się mówić o tych momentach depresyjnych, prawda? To też rozumiem, że... Tak, to mi absolutnie pomagało. Kościół mi zawsze modlitwa pomagały, tak? I wiem, że to jest bardzo ważne, też się staram w takim duchu moje dzieci wychowywać, żeby miały tą bazę, tak, żeby miały ten backup taki, bo no mówię to z własnego doświadczenia, że to wiele zmieniało w moim życiu, że bardzo mi pomagało, wyciągało mnie z trudnych czasem sytuacji i jestem przekonany, że to było właśnie to, że to był Bóg, że sprawia to modlitwa. Czyli nie ma tygodnia, że cię nie ma w kościele? Wiesz, czasem mnie nie ma w kościele, bo jak jadę grać, to mi jest ciężko to zorganizować, żeby być w kościele i na próbie i zagrać i tak dalej. Natomiast jak tylko nie mam tego koncertu, jest to tak bardzo skomplikowane, to zawsze w niedzielę do kościoła idę. Dlatego rozumiem, że ten ślub, twój ślub z Pauliną, jak to zabrzmiało ten ślub, twój ślub z Pauliną, dlatego był aż tak wyczekany, wymarzony. Nie, wiesz, to wszystko strasznie szybko się działo. Myśmy się znali dużo wcześniej, ale tak naprawdę spadło to na nas jak grom z jasnego nieba i urodziły się dzieci szybko, więc no, tacy byliśmy trochę oszołomieni tym wszystkim i też potrzebowaliśmy czasu, żeby to sobie jakoś wszystko poustawiać. Poza tym Też jak Paulina była już w ciąży z Jankiem, to znów mój ojciec zmarł. Dużo się takich rzeczy działo, które gdzieś nas odciągały też, no przesuwały to w czasie, ale wiedzieliśmy, że chcemy pójść do kościoła i ten ślub wziąć. To od początku mieliśmy to zaplanowane. No, nie udało się tego zrobić wcześniej, udało się w takim, a nie innym momencie i pewnie tak miało być. I teraz, kiedy wracasz sobie wspomnieniami do tego dnia, wszystko było tak perfekcyjnie, jak sobie wymarzyłeś? Jejku, to mnie stresowało, dla mnie to było bardzo stresujące. Ja jestem takim typem introwertycznym, pomimo tego, że zajmuję się tym, czym się zajmuję, to jednak nie lubię takim być wystawionym gdzieś na taki... na taki świecznik, a ślub jest czymś takim. Wszyscy patrzą, a to, a jeszcze Podhale jest bardzo specyficzny. Przychodzą te ciotki, patrzą, a ten tak ubrany, a ten tak. Wiesz, to jest takie trudne to było dla mnie i gdzieś to mnie przerażało. No. Więc cała ta ceremonia była po pierwsze dużym przeżyciem, naprawdę. Dużym przedsięwzięciem z tego, co było widać. Tak, przedsięwzięciem, przeżyciem takim emocjonalnym. To akurat było fajne, natomiast dużym wyzwaniem przez to, że no po prostu... No to, co wspomniałem, tak, że ja to najchętniej bym wziął ślub po cichu gdzieś, poszedł w góry w kapliczce, wziął tylko rodziców, potem usiadł na obiad i tyle, tak, a wiesz, góralskie wesele to jest minimum 100 osób, tak. Nie? Więc no to jest... Jakie były takie, to z ciekawości, elementy takie góralskie podczas tego wesela, które... Bez których nie wyobrażałeś sobie po prostu? No na pewno ubranie, tak, byliśmy ubrani w taki, a nie inny sposób, to jest super, zresztą goście weselni w większości też byli ubrani po góralsku, co było bardzo fajne. Była moi koledzy z zespołu, więc też zagraliśmy i kilka piosenek z repertuaru Zakopower. Zagraliśmy też po góralsku, mój brat grał po góralsku. Myślę, że to była fajna, udana impreza, trwała 3 dni i wszyscy z tego, co wiem, to wspominają, ci, którzy byli, wspominają ją z sentymentem. Teraz to znowu mnie takie dziwne jadą, ale jakie jest menu góralskiego wesela? Pamiętasz jeszcze, co było serwowane? Wiesz, myśmy mieli wesele w hotelu w Kasprowym, i zorganizowali nam to nasi przyjaciele Gosia i Adam Małysz, którzy są właścicielami tego hotelu, więc oni to menu całe zaplanowali i to było naprawdę super. Na pewno odbiegało to zdecydowanie od góralskiej kuchni. O proszę. Bo tak naprawdę góralska kuchnia to jest, nie wiem, grule z kwaśnym mlekiem, czyli ziemniaki albo kluska kukurydziana. To były bardzo proste dania, bo na Podhalu zawsze była bieda. Tak. To był, zanim tam turyści nie dotarli, to był naprawdę taki biedny rejon. Po pierwsze, tam nic nie rosło za specjalnie, bo trudna, kamienista gleba, surowe warunki, więc na Podhalu się nigdy nie przelewało, więc taka tradycyjna kuchnia góralska to są bardzo proste potrawy, tak? No nie wyobrażam sobie, żeby na weselu takim, wiesz, poczęstować gości, kurczę, kluską kukurydzianą ze skwarkami, a choć skwarki to też już był luksus, no to by było trochę takie dziwne, więc... Nie ma czegoś takiego jak dla mnie kuchnia góralska. Wszystko, co widzimy w knajpach w Zakopanem, Micha Sabałę, czy warkot z maryny, czy jak oni to tam nazywają. Nie wiem, o czym mówisz. No ale są takie, bo to są rzeczy wymyślone na potrzeby turystów, tylko wyłącznie. I teraz, kiedy cały czas słucham tego, co mówisz i rodzą mi się nowe pytania, bo mówisz absolutnie fascynujące rzeczy, ale kiedy opowiadałeś o tym, że na Podhalu się nie przelewa i nie przelewało, to zastanawiam się, kiedy ty zarobiłeś swoje pierwsze pieniądze, czy od razu wtedy miałeś, czy to był moment, w którym zyskałeś taki wielki szacunek do pieniądza, i czy w ogóle dalej go masz do dziś? Wiesz, ja wychowałem się w bardzo biednym domu i u nas się nigdy nie przelewało. Mama mnie wychowywała sama, nie mieszkaliśmy z ojcem, była babcia, dziadek, nie mieliśmy nawet łazienki w domu. Ani nigdy nie miałem swojego pokoju, więc to było takie no, surowe wychowanie, rzekłbym. Więc jak zacząłem zarabiać pieniądze, to na pewno to doceniałem i doceniam to do dziś. I nie jestem człowiekiem rozrzutnym, nie wydaję pieniędzy na jakieś bzdury, staram się zabezpieczać siebie i rodzinę na jakieś kryzysowe momenty i tyle. No. Doceniam to, co mam, cieszę się, że mogę zarabiać na rzeczach, które kocham, bo kocham grać i tak naprawdę nie czuję się, żebym pracował robiąc to, więc mogę śmiało powiedzieć, że naprawdę gdzieś tam dostałem bardzo, bardzo wiele łask od Pana Boga. I te pierwsze zarobione pieniądze to było to, co powiedziałeś właśnie w wieku 14 lat. To no było... Tak, gdzieś nie pamiętam ile to tam miałem lat dokładnie, no ale na pewno to gdzieś było grając dla turystów, po prostu dostałem za to jakieś wynagrodzenie. Co za to potem kupiłem, jak to spożytkowałem, to nie pamiętam, ale utrzymywałem się praktycznie już potem sam od tamtego czasu, całe studia i szkołę średnią, nie potrzebowałem pieniędzy za bardzo, bo byłem samowystarczalny. I wtedy już pomagałeś jakby mamie też finansowo? Wiesz co, nawet nie było takiej potrzeby, moja mama też pracowała i jakoś nie było jakichś takich sytuacji, żebym nie wiadomo jak jej musiał pomagać. I teraz też nie wiem, to kolejne takie pytanie, które nie wiem czy może też przekroczy tą jakąkolwiek granicę, ale co ja mogę myśleć o tobie i twojej nowej płycie? Że twoja ostatnia studyjna płyta była w 2017 roku. Wtedy też zmarł twój tata. Tak, on zaraz zmarł po tym, jak wydałem tą płytę i graliśmy, pamiętam, trasę, to ojciec zmarł. No. I zastanawiam się, czy może na tej płycie będzie jakaś piosenka dedykowana tacie. Generalnie wszystko, co robię, w sensie muzycznym, to jest jemu dedykowane, bo myślę, że dzięki niemu to robię. I chodzi mi tu głównie o to, jakie geny mi przekazał i to, że on sam to robi. On mnie tym w jakiś sposób zaraził, w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Gdyby on się tym życiu nie interesował, gdyby on nie śpiewał, nie grał, gdyby on nie był budowlańcem, stolarzem, artystą, to ja bym też nie był, siłą rzeczy, więc myślę, że absolutnie to doceniam. Jestem mu wdzięczny za to, że był taki, a nie inny, że zajmował się takimi, a nie innymi rzeczami, bo dzięki niemu robi to mój brat, robię to ja i robią to następne pokolenia w naszej rodzinie i to jest piękne. A długi był ten okres, z którym jakby musiałeś się pogodzić po śmierci taty, że stanąłeś na nogi? Wiesz co, ja też nie mieszkałem z nim jakby, nie spędzałem z nim codziennie czasu, więc może dla mnie to o tyle było łatwiejsze, tak, do przejścia. Na pewno było to wielkie przeżycie i smutno mi było potwornie, ale myślę, że moje rodzeństwo, które gdzieś tam siłą rzeczy było bardziej z nim żyte, bardziej to odczuło. Ja przerobiłem to i cóż, no, nie było to proste, nie było to dla mnie, pewnie dalej nie jest, no bo jak myślę, że go nie ma, to jest to gdzieś, kurczę, dla mnie takie przykre, tym bardziej, że też chciałem, żeby był wtedy, jak ja tym ojcem będę, tak, żeby też mógł widzieć, jak sobie radzę w tej roli, jak wychowuję dzieci, no ale się nie udało, no takie też jest życie i trzeba przyjmować je takim, jakim jest, śmierć jest jego naturalnym składnikiem i przed tym nie uciekniemy. No. I wiem, że twój tata kochał Paulinę. Tak, oni się nie znali zbyt długo, ale rzeczywiście miał jakąś taką słabość do niej i lubił, jak ona przychodziła, cieszył się. No, widać było, że się mu podoba, że darzy ją wielką sympatią. I tak naprawdę, Sebastian, dzisiaj pierwsze co wstałem oczywiście, to zawsze lubię tak się nastrajać muzyką, osobą, która też była tutaj 2 tygodnie temu, nie Doda, to słuchałem Dody 2 dni, teraz przyznam się, pierwszy raz przesłuchałem swoją całą dyskografię na Spotify. Mam bardzo duże oczekiwania, znaczy, to może jest nieładne z mojej strony, że mówię, że mam duże oczekiwania, ale gdzieś podskórnie czuję, że to jest naprawdę, będzie na bardzo wysokim poziomie płyta. Duety gdzieś tam już zajawione są. A czy ty masz tak podskórne takie przeczucie, że to będzie też taki krok milowy w karierze Zakopower, ta nowa płyta? Powiem ci, że trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo jestem tak zaskakiwany czasem przez życie, a jeżeli chodzi o muzykę, to już w ogóle. Na przykład pamiętam, jak wydawaliśmy płytę BOSO, to ja w ogóle nawet nie pomyślałem, że piosenka BOSO może odnieść sukces. Myśmy ją wybrali na singla. Napisaliśmy do niej tekst i ja już pisząc ten tekst moim kolegom, bałem się, że kurczę, to może nie pójść, tak? Bo jednak ta piosenka mówiła o rzeczach, takich no, trudnych, o odejściu z tego świata. Ja wiem, że ludzie sobie ją zinterpretowali przez ten refren w różny sposób, ale ona mówi o odchodzeniu z tego świata, że przychodzimy na ten świat bez niczego i bez niczego odchodzimy. No mówi wprost o śmierci. I teraz sobie wyobraź, że taka piosenka się staje wielkim przebojem, grają ją wszystkie stacje radiowe, ludzie ją tańczą na weselach albo śpiewają wracając z imprezy bez butów. No przecież byś w życiu nie pomyślał, nie? Więc nie mam tu żadnych oczekiwań, nie mam przeczuć. Po prostu zobaczymy, co będzie, zobaczymy, jak ludzie przyjmą tą muzykę, czy się spodoba. Nie chcę jakby tu sobie budować jakichś wyobrażeń, bo wiem, jak to jest trudne, skomplikowane i nieprzewidywalne tak naprawdę, więc czas pokaże. Ja uważam, że ten materiał jest bardzo dobry, jestem bardzo z niego zadowolony, jestem zadowolony z tekstów, z muzyki, z aranży, z brzmienia. Podoba mi się to, co zrobiliśmy, ale nie mam też do tego dystansu. To muszą ocenić słuchacze, ludzie, którzy popatrzą na to w obiektywny sposób. Macie tytuł i okładkę? Widzialne, niewidzialne, tak. Widzialne i niewidzialne, taki będzie pewnie tytuł płyty. Jest to też tytuł pierwszego singla, który się pojawił. Okładka też już jest gotowa. Oprócz płyty CD pojawi się też winyl, więc będzie, myślę, fajnie, no i ciekawie. To wszystko się zapowiada, a życie to zweryfikuje. I premiera będzie. Jest jeszcze na sam koniec? Planujemy na koniec listopada zrobić premierę, tak. I raczej się już nic nie obsunie. No mam nadzieję, że nie, aczkolwiek widzisz, no kto by pomyślał jeszcze pół roku temu, że będzie wojna na przykład w Ukrainie. Widzisz, pewne rzeczy się dzieją ponad nami, nie mamy na wszystko wpływu. No, mamy takie plany i wierzę głęboko, że uda się nam je zrealizować po prostu w tym terminie, o którym wspomniałem wcześniej. To ja trzymam kciuki i na koniec ci powiem teraz, jak już jesteśmy po rozmowie, że nawet mówiłem Paulinie teraz, jak to jedziemy we wtorek, boję się go. No widzisz, diabeł straszny. A muszę ci powiedzieć, Sebastian, że było naprawdę wspaniale i bardzo się cieszę, że przyjechałeś zaproszenie. Także dzięki. Dzięki wielkie. Dzięki.